Pewien szewc nie ze swojej winy zbiedniał tak bardzo, że pozostało mu tylko trochę skóry na jedną i jedyną parę butów. Wieczorem przykroił buty, a nazajutrz chciał się zabrać do roboty. Położył się więc spokojnie do łóżka i zasnął. Rano, gdy chciał siąść do pracy, ujrzał na warsztacie buty już zupełnie gotowe. Zdziwił się bardzo i nie wiedział, co o tym myśleć. Wziął buty do ręki, żeby im się przyjrzeć. Były wykończone tak starannie, jakby on sam nawet nie potrafił. Po chwili przyszedł zaraz nabywca, któremu buty tak się spodobały, że zapłacił więcej niż zwykle, a szewc mógł za te pieniądze kupić skórę na dwie pary butów. Przykroił je wieczorem, aby na zajutrz rano ze świeżymi siłami przystąpić do pracy. Ale było to zbyteczne, bo kiedy wstał, ujrzał obie pary butów gotowe i jeszcze piękniejsze niż poprzednie. Wnet znaleźli się nabywcy, którzy zapłacili mu tyle, że mógł kupić za to skóry na cztery pary butów. Nazajutrz rano i te cztery pary butów były gotowe, i odtąd było tak zawsze. Co przykroił wieczorem, rano uszyte było pięknie i starannie, tak że wkrótce miał znowu zapewniony dostatni byt, a wreszcie stał się nawet człowiekiem zamożnym. Pewnego wieczoru, wkrótce przed Bożym Narodzeniem, szewc przykroił znowu wieczorem buty i rzekł do żony. Może byśmy tak zaczekali tej nocy i podpatrzyli, kto nam pomaga w pracy. Żona zgodziła się na to, zgasiła światło, po czym oboje ukryli się w kąciku za ubraniami. O północy zjawili się dwaj maleńcy, piękni, zupełnie nadzy człowieczkowie, zasiedli do warsztatu szewca i poczęli przykrojone buty małymi paluszkami tak szybko i zręcznie szyć, że szewc ze zdumienia otworzył szeroko oczy i usta. Nie spoczęli, aż cała robota była ukończona, potem zaś umknęli tak szybko, jak się zjawili. Nazajutrz rzekła żona do szewca. Musimy odwdzięczyć się krasnoludkom za pomoc. Biedacy nie mają na sobie nic, zimno im pewnie bardzo. Wiesz co? Uszyję dla nich koszulki, spodenki, kamizeleczki i surduciki, a także przygotuję poparze pończoch. Ty zaś zrób każdemu parę trzewiczków. Mąż zgodził się na to chętnie, a wieczorem, gdy wszystko było już gotowe, położyli na stół zamiast przykrojonej roboty podarunki dla krasnoludków i ukryli się znowu w kącie, aby zobaczyć, co się stanie. O północy krasnoludki zjawiły się znowu. Chciały się zaraz wziąć do roboty, a gdy zamiast skóry ujrzały piękne ubranka, zdziwiły się najpierw, potem zaś uradowały się bardzo. Szybko włożyły maleńkie ubranka i zaśpiewały. Patrzcie, jacy zgrabni chłopcy z nas, czas już skończyć szewstwem czas już, czas. I zatańczyły, skacząc wesoło po stołach i ławkach. Tańcząc, opuściły izbę i odtąd nigdy się już nie zjawiły. Ale szewcowi powodziło się odtąd bardzo dobrze i wszystko, do czego się brał, szło mu jak z płatka.